No to jest nasz kolejny odcinek. Tutaj będą już szły przygotowania pod... Gdzieś będą w się znajdować to wszystko. Będę decydować i tak dalej. Mówię teraz już normalnym głosem. Po prostu jakim mówię, bo mikrofon, wiadomo, ciągle jest pod tym. Znaczy, że też ogarnę inny mikrofon. Mikrofon. Nie, na pewno nie żaden USB NXR. Wiadomo, jak to miałoby być związany Rode NT1, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle ile tarcza ma? 9 wytrzymałości. Trzecia sprawa. No to jest. Wiadomo, dalsze, że zobaczyłem, no, że grałem powiedzmy już z kolegą jednym. Z kolegą bardziej, ale chodzi o to, że. A to jest chyba już wiadome. Związane było, że dobra, umawiamy się, gramy w Valoranta, powiedzmy na nowym stronie, żeby bić rękę. A mnie po prostu wystawił. Pozdro. Umawianie się i później wystawianie, tak o, po prostu o, bo czemu by nie. To jest takie... szkoda grać, kurde, po prostu, że... się kurde na temat, a twój kolega cię wystawia, po prostu o tak o. Nie fajnie. Pewnie to nie oglądasz, ale nie fajnie się zachowałeś. Po prostu. Ja o tym dobrze zapamiętam. Bardzo dobrze o tym zapamiętam. Jeżeli ktoś będzie chciał ode mnie, to może też ci nie pomogę, albo ten. No. Po prostu. No bo to jest już było niemiłe, strasznie. Tutaj pozbieramy zboże przy okazji, by było więcej. Posadzimy to i będziemy szykować gdzieś budowlę związaną z villagerami, gdzie będą się znajdowały takie, kurde, mam w górze jakby zbudowane. No tutaj mamy dirta, okej. Okay. Zamieni się. Nie pamiętam, czy kiedyś tutaj wdepnąłem nawet. Powiem szczerze. Dobra. Marchewka może zostać. Nic się nie stanie. Dobra, odstawiamy to. I moim pierwszym zamysłem, jaki było, zrobić tutaj powiedzmy gdzieś tu dziurę i w tej dziurze powiedzmy to zrobić, bo będę mieć dosłownie blisko siebie ich, żeby nie latać po prostu jak ten. Co z tego, że później będzie elytra, później będzie smak, to wszystko. Co z tego? Po prostu, o tak o, by było. Wiadomo. Więc... taki mam szczery pomysł, by tak zrobić. I tak zaczniemy ogólnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy tutaj blisko domu, czy minimalnie, że powiedzmy tutaj. Bo dalsze to jest dopiero tu. Powiedzmy to i tutaj. Tutaj to... tutaj by pasowałaby zagroda. Ej, rzeczywiście, tu by było wejście do zagrody. Tak. Zrobiłem big brain, a teraz pomyślałem, żeby kurde, jakby tutaj zrobić zagrodę takie, byśmy mieli ładny widok na zagrodę. Tak, tak będzie, dobra. Jakby to co wam mówię, jeśli ciężko zobaczyć, bo to w głowie jakby to przemyślam zawsze. Takie projekty, nie wiem, budowy tego wszystkiego często przemyślam w głowie i powiedzmy jest to później ciężko komuś zrozumieć, czy to ten topik wymyślać, czy coś w tym stylu. Trzeba po prostu, no, w każdym momencie osoba w mojej głowie by wiedziała, jaki to będzie zamysł związany z tym. Żeby nie było. To są moje zamysły, gdzie mam nadzieję, że wykonanie będzie zarąbiste. Kurde. Teraz to jakoś powiedzmy, nie wiem, tu firary, czekaj, mam pomysł straszny i
Jeżeli to by było serumpiście wyglądało, no to ja to stworzę. Tak czy owak. Drewno. Drewno było tu niżej. Pamiętam. Doskonale. Mam jeszcze łopatek, kilofu nie mamy. Dobra. Wchodzę. Oj, sorry. My bad. Wchodziłem na decybele. Moja wina. Ale. Nie by moja wina, że wchodzę, ale to jest tam później powiedzmy w obrówce obrabiany ten dźwięk po prostu, żeby go ściszyć, bo wiem jak on jest, jak on brzmi po prostu już po tym. Ja wiem jak to brzmi, wiem jakim tonie on jest, więc dlatego zawsze go zmniejszam w decybelach po prostu, by nie wam nie bolały uszy po prostu. Więc no. Macie jako dowód, że macie już na wesenie, jak też spędzam czas na robieniu czymś takim. Ktoś zapyta się, po co to ścinam? To właśnie tych filarów. Jeżeli to by zarobiście wyglądało, no to trzeba to przetestować serio. Bo to jakby nie powiem, że nie, ale takie projekty budowlane. Czy projekty takie kończące, powiedzmy, nie wiem, żeby tutaj dodać filary i powiedzmy z liściami coś pomyśleć, to ja to wymyślam w głowie ciągle, czy taki zamysł będzie pasować. Jeżeli pasa, no to dobra, robię to i sprawdzam to na żywo, powiedzmy, bo tutaj mam jeden super pomysł. Postawić takie filary. Mamy 44 liści, mamy. I zrobić to musimy bardziej, żeby no tutaj, żeby nie było w tym miejscu, żeby nie było. I kurde, to mi się jakoś podoba. To zrobić po prostu tak. Kurde. Ej, mi to pasuje. Tutaj linii bym nie przeciągnął. Chyba, że z desek. Biorę deski jeszcze. Biorę deski. Kobla mam na wypadek, ale deski. Coś tutaj trzeba pomyśleć, żeby z deskami i tak dalej, bo. Jeżeli mówię wam, że coś można zbudować fajnego i to będzie git wyglądało, to why not? Czemu nie po prostu tego nie zrobić, bo serio. Mi się wydaje, że to będzie srąbiste. Kurde, i powiedzmy zrobić tak. Wtedy tu mamy przerwę. I tutaj mi to już nie pasuje trochę. Żeby nie było, to mi tu już nie pasuje. A z kobla co wątpię, żeby pasowało, chyba że. Kurde. Jakby to robić coś takiego. Tak, coś takiego. Zrobić jeszcze kratkę wyżej. Nie niżej, tylko kratkę wyżej. Czyli to musimy podnieść jedno jeszcze wyżej. Dobra, mam. Bo jeżeli to wszystko podniesiemy kratkę wyżej, to może wyjść. Więc no. Tak to jest u mnie, powiedzmy, z planowaniem czegoś związane z budową. Bo to jest, tak jak wam mówię, to jest robione w mgnieniu oka.
Dobra, tak po kliknięciu takim małym. I teraz robić coś tu. I mamy na 3, bo to podniosę o jedną kratkę. Dlatego, że teraz mogę postawić sobie tutaj i tutaj tą taką małą przerwę. I tutaj by coś się czymś dokończyło. Tutaj, tu. Coś by się zrobiło i by było idealnie, więc tu trzeba to pomyśleć, bo mi się już ten koncept podoba, jak to zrobiłem. Więc będzie to już idealnie pod projekt tego wszystkiego, bo też chcę to ładnie jakoś zrobić. Nieprawda, ale no trochę prawdziwe to, że chcę to zrobić jakoś idealistycznie, ładnie, żeby to po prostu wyglądało. I tutaj chcę jakoś jeszcze deski wpasować, by brzydko nie wyglądało to. Tutaj, tylko nie wiem, czy tutaj deski by pasowały. Tu jako tu deski mi nie pasują. Strasznie w tym miejscu, gdzie chcę je postawić, mi tu nie pasują. Po prostu jakby były tu, chyba że kurde, w sumie tutaj tak zrobić taką linię. To, że tutaj też jakby zarosło, powiedzmy, liściami. Mamy tutaj no. Tak, ej, tak. Ej, super, jest jakbym chciał. Jest jakbym chciał nawet to. To tu musiałby być już wtedy jakoś porobione. Czekaj, zrobię tak, tylko wiecie co? Te pozostawiam wypustki w tych miejscach, co ma być zrobione. Tu trochę zadam. I tak jak tu było, tu full, żeby tutaj nie było. Dać tutaj, gdzie jest tutaj jeden w dół, totalnie jeden w dół, czyli jak tutaj tu schodzi, mamy tutaj te łączenie wtedy. I tu trochę brzydko wygląda, wam powiem. To wtedy brzydko wygląda dla mnie. Więc nie zrobię tutaj tego. Chyba że tak bym zrobił. Na razie to bym zniszczył, bo tutaj chcę mieć dojście jakby to ciągłe. O, jakby tak zrobić. Nie. Czekajcie, ja to muszę od przodu zobaczyć. Mam to zrobione tak. I żeby było tutaj stąd wywalić. Postawić na dole. I wtedy stąd po prostu wywalić, żeby tu nie zaśmiecało po prostu. Ja po prostu tam jakoś. Z daleka muszę to zobaczyć totalnie. Dziwnie tu góry te. Tutaj. Że jakoś tutaj trzeba ozdobić liściami. Ej, to w sumie tutaj bym pozmieniał wtedy. Jak tak robię, no to robię tak. Jedno z jedną. Kurde, jest git już. Mamy zrobione tak. Już jest lepiej. To jest takie. Tu z przodu mogą nie musisz być liści wtedy.
bo to wtedy jakby trochę niszczy. Kurde, a jakby stąd zniszczyć i spływać schodami? Spróbuję to schodami, bo schodami może być inaczej łączenie. Mogę tak zrobić fajne łączenie, które bym chciał. Ze schodami mogę coś jeszcze uformować. Szkoda, że wcześniej nie poszłam w schodach. Ale tak. Schody mogą jeszcze uratować sytuację. Jeszcze bardziej. W sumie nie zrobię tak, jak bym chciał, czyli że łączy w tym i w tym miejscu. Jakby, żeby tak zostały. Tutaj może dać płotki wtedy. Szczerze. Musimy zobaczyć z tymi płotkami tutaj. To po prostu płotki by trochę inaczej tam, ale tutaj. Tutaj, tu. I tu mógłbym dać obraz, albo nie wiem, też tabliczkę. Ej, no, dobra. I jest pomysł na to. Powiem wam, jest. Jakby tak wypadło, no to mamy git sprawę rozwiązaną trochę. To się robiło tak. Tak, tak. To zrobi... A nie, tak się robiło kwestie, so sorry. My bad. Akurat stok drewna już zrobiłem 12, może wystarczyć. Śmiałbym się. Ja no, na stole wystarczy. Ej, mi jakoś siada teraz to. Tak, mi to siada, tylko z tyłu trzeba będzie wtedy coś zrobić. No to... W projekcie to będzie inaczej już wyglądało, bo jak to będzie w środku tam pozdabiane trochę. I z przodu furtkę dać. W sumie i tak trzeba, no zombie jako będzie musieli wprowadzić, ale on będzie... jakby z tyłu mechanizmu nie będzie to na widoku wszystko. Zrobić po jednej stronie, powiedzmy, nie wiem... z enchantami. Z drugiej strony farmerów od razu. O. No więc mam villagera już. Kurde. Jak ja to widzę w głowie, no to mi się wydaje, że może być nawet git. Serio, bo... Jakby tutaj dać jeszcze... Akurat mamy środ... Akurat mam tak wyśrodkowane, że mogę jedno to zmieścić. O kurde. To wtedy się poozdabia jakoś, powiedzmy, nie wiem. Szczerze wam powiem, może być to niezły projekt nawet, na to, że jest to robione o której? O 21:40? Jest, powiedzmy, odcinek trochę nagrywany i projekt jakoś mi wyciął fajnie. A z farmą też mam pomysł. Coś innego niż to. Tutaj jakoś będzie zakryć. Tak, żeby było idealnie fajnie, ale podoba mi się takie. Mamy ustawione, że to jest. Podtrzymuje. I tutaj można. Mamy akurat, że tutaj jest środkowa ta tabliczka, że villagerzy. Powiedzmy, ja tutaj takie coś. Kurde, ej. Serio, bo jesteśmy na jestem na takiej wersji, gdzie 1.82 jestem dokładnie. 1.19 wiem, jak wygląda, chyba jest już Warden wtedy. Ale mamy glow squidy. I zdobyć glow squidy. I to pofarbować na jakiś inny kolor, bo te paseczki, żeby świeciły w nocy. Ej, serio, jeżeli ja na to patrzę, no to... Będzie zrobić ten projekt. Może on być fajnym projektem. Na to, że... Tworzymy dla villagerów... Nowe takie wejście i takie będzie... Powiem tak. Jeżeli to wyjdzie, to będę się po prostu śmiał. Bo dla mnie to jest... Projekt, który jednak będzie czymś ciekawym i z drugiej strony nawet takim rozwijającym coś, co zbuduje się fajnie. Dobra,
A my co? Widzimy się na słońcu, trzymajcie się i hej.